bardzo miło, że kontynuacją, co miło. Zaczęłam kiedyś przed chwilą, już tam laty, bo na 95 moja wyszła. Malinka taka książka i trochę się panu Mariuszowi też przydała. Oczywiście, że się przydała. Skorzystał trochę z informacji z zdjęć. Stała się z jednym z ważnych źródeł do mojej z kolei książki o złowie, Kolebka wielkości. No, na dzień dzisiejszy tak mi się wydaje najpełniejsze opracowanie tego miejsca, w którym marszałek Józef Piłsudski się urodził. No, na pewno. No i bogato ilustrowane. To jest duża zaleta tej książki, że jest wiele nieznanych. Rzadkich i nieznanych po prostu. Zdjęć wyciąganych z różnych archiwów, z różnych publikacji, takich jakichś gazetowych, czasami też przedwojennych, które dzisiaj w ogóle nie funkcjonują w obiegu historycznym.